Kevin Komar, Puszcza Niepołomice, Kibole, Wisły, Kraków. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Tym materiałem chciałbym zakończyć wszelkie spekulacje, także ten temat, a więc Komar Gate, bo mówiąc całkiem serio, już mnie ten temat trochę męczy. Oczywiście odwołuję się do tych moich dwóch poprzednich materiałów, ale generalnie całej tej burzy medialnej, która się wywołała po tym wpisie Szymona Jadczaka, jakoby rzekomo pseudo kibice Wisły, Kraków zaatakowali bramkarza Puszczy Niepołomice Kevina Komara. To oczywiście zostało sprostowane, to znaczy otrzymaliśmy takie oświadczenie małopolskiej policji, w którym wyjaśnił właśnie jakby jasno, że ta sytuacja nie miała w ogóle powiązania z klubem Wisła Kraków. Ja mówiąc szczerze, pisałem kilkukrotnie w komentarzach, czy na YouTubie, czy na moim Twitterze, odpowiadając bezpośrednio wam, piszącym właśnie te komentarze, i mówiąc szczerze, jestem trochę zmęczony. Na swoje, powiedziałbym, usprawiedliwienie, nagrałem rozmowę z trenerem Tomaszem Tułaczem, a więc szkoleniowcem Puszczy. Zaraz usłyszycie, bo wypytałem też trenera, powiedziałbym, takie sprawy, o które mogłem wypytać, bo Puszcza w swoim oświadczeniu jakby wyraziła się jasno, że nie będzie komentowała od razu sprawy Kevina Komara, przede wszystkim z uwagi na toczące się śledztwo, a po drugie, no jeszcze nie wszystko jest jasne, przede wszystkim zdrowie chłopaka, także to, co mogłem, o to zapytałem, zaraz to usłyszycie, natomiast chciałbym jakby to wszystko zakończyć, podkreślając tym samym, i mówię to już zupełnie ostatni raz, bo trochę mnie to męczy, że nie robiłem tego tylko, żeby nabić wyświetlenia i żeby sprzedać wam tanią sensację i niesprawdzone informacje, tylko bazowałem na informacjach rzetelnego dziennikarza, plus mój komentarz, jak sobie możecie sprawdzić zresztą ten film, poszerzyłem go bardziej o analizę, że Puszcza ma problem i będzie musiała ściągnąć nowego bramkarza. Mam nadzieję, że tym kończymy tę sprawę. Oczywiście kto ma jeszcze jakieś wątpliwości, no to oczywiście ich nie rozwieję, no bo nie jestem w stanie zadowolić wszystkich. Natomiast liczę przede wszystkim, że spojrzycie na to trzeźwym okiem i to będzie dla nas wszystkich jedna wielka nauczka, bo wszyscy mówią, że media generalnie nie mogą być stronnicze i muszą przekazywać pełną prawdę. Oczywiście zgoda, natomiast myślę, że odbiorcy też powinni uczyć się pewnej selekcji. W dobie nowych mediów, a więc tych wszystkich newsowych portali, sam zresztą pracuję na newsowym portalu Gol24, możecie sobie sprawdzić, zresztą niejednokrotnie linkowałem swoje artykuły. Też zawsze kierujemy się, powiedziałbym, taką metodą szybkiego newsa, to znaczy ktoś coś podał, szybko to przekazujemy dalej, żeby cały czas gdzieś tam to wszystko krążyło. Na tym to polega, tak jest skonstruowany świat, możemy się na to obrażać albo i nie, ale trzeba to zaakceptować. Oczywiście nie ma akceptacji dla półprawd czy fake newsów, natomiast tak jak mówię, bazowałem na teoretycznie sprawdzonej informacji. Też taka ciekawostka, Szymon Jadczak, a więc laureat Grand Pressa, więcej chyba dodawać nie trzeba, od tej pory nie zabrał głosu, więc albo rzeczywiście się wycofał i gdzieś tam postanowił przeczekać tę burzę, albo zbiera nowe informacje, no bo mówiąc całkiem serio, mnie komunikat policji, zwłaszcza krakowskiej, nawiązuje do historii sprzed kilku tygodni, kto wie o co chodzi, temu doskonale nie muszę mówić, mnie jakoś nie przekonuje, także czekamy cały czas na rozwój wydarzeń. Sprawa, tak jak napisała zresztą policja w oświadczeniu, jest w toku, więc wstrzymywałbym się z oskarżeniami, z rzucaniem kamieni, bo czuję się, zwłaszcza po tych ostatnich dwóch materiałach, że w sekcji komentarzy no, trwa prawdziwa wojenka. Nie chcę specjalnie przedłużać, zapraszam was na krótką rozmowę z trenerem Puszczy Tomaszem Tułaczem. Najciekawsze wątki, pytania, które mogłem zadać, przede wszystkim o Kevina Komara, ale też i o bieżącą formę sportową Żubrów z Niepołomic. Panie Tomaszu, może na początek, ja też nie chcę specjalnie wypytywać, bo podejrzewam, że pan po pierwsze też jest zmęczony, a po drugie też nie może specjalnie mówić o tej całej historii. Natomiast moje pytanie brzmi przede wszystkim, jak czuje się chłopak, no bo Kevin w tym wszystkim jest chyba najważniejszy. Myślę, że no, czuję się chyba średnio. No, my przede wszystkim skupiamy się dzisiaj na tym, żeby go wesprzeć w tej dla niego bardzo trudnej sytuacji, bo wiadomo, że no, to jest kontuzja, która no, na pewno w tej rundzie nie zagra. I cała ta sytuacja z mojego punktu widzenia nie powinna nastąpić, nie powinna się wydarzyć, ale no już, tak powiem, mleko się wylało i teraz no, naszym, moim zadaniem jest wesprzeć, a nawet nie zadaniem, tylko po prostu ja jako trener wspieram zawodnika i sztab i zespół, by mu po prostu w tej trudnym momencie jak najwięcej pomóc z różnymi sprawami medycznymi, ale też i prawnymi, i to już klub, a my po prostu na niego czekamy i wspieramy go tyle, ile możemy.
Bo rozmawiał pan z Faktem i też mam pytanie, czy wy właśnie jako klub i też koledzy z boiska byliście u niego, wspieracie go i jak to z waszej perspektywy wygląda? Oczywiście wiem, że to jest wszystko na gorąco, natomiast jaka też była taka, powiedziałbym, reakcja drużyny, no bo jednak mówimy tutaj nie tylko o piłkarzu, tak jak podają te wszystkie media, tylko przede wszystkim o człowieku i o koledze, koledze z szatni, koledze z boiska. Zdecydowanie, dzisiaj najważniejsza i istotniejsza sprawa to jest pomóc Kevinowi w wielu aspektach tej całej sytuacji. Ja myślę, że i koledzy z drużyny, i my dajemy mu taki sygnał, wspieramy go na każdym kroku, że może na nas liczyć, będziemy na niego czekać. Wiem, że już wstępne diagnozy są, wstępne decyzje, ale tak jak mówię, są to wstępne, więc nie chcę publicznie ich ogłaszać. Myślę, że na najbliższe dni pokażą, kiedy zabieg, czy operacja i jakie będą rokowania, to jak mówię, pierwsze, następne dni. My z swojej strony, ja jako trener i cały zespół wspieramy go bardzo, no, tak jak powiedziałem wcześniej, ile możemy. A proszę mi powiedzieć, bo nie pytam nawet czy, tylko jak bardzo to wpłynęło na przygotowanie do tego meczu niedzielnego z Rakowem Częstochowa, jak bardzo zaburzyło to panu ten mikrocykl treningowy? Wie pan, było to w tej całej sytuacji jest najmniej istotne. Tu się wydarzyła, mogę powiedzieć, tragedia dla chłopaka blisko związanego z nami, członka drużyny i to się to rzutuje na kolejny mecz, na dzisiejszy. Drugi dzień po tym wydarzeniu nie ma absolutnie wpływu. My oczywiście pracujemy najlepiej jak możemy z drużyną, przygotowujemy się do tego meczu, ale w ogóle do tego nie podchodzę, że to będzie jakoś rzutowało. Dzisiaj najważniejsze jest to, co powiedziałem, jeżeli chodzi o Kevina, a my wykonujemy swoją pracę profesjonalnie, jak najlepiej możemy, przygotowując się do kolejnego meczu, nie patrząc na nic, co nas otacza. To jeszcze, panie Tomaszu, właściwie jedno pytanie już bardziej dotyczące piłki i a propos tego meczu, który niebawem. Czy pan spodziewał się, że tak to może dobrze wyglądać po tych spotkaniach, zwłaszcza na stadionie Krakowi, gdzie macie, powiedziałbym, komplet punktów, no może nie komplet, ale to są dwa zwycięstwa, także remis. Czy jest pan zaskoczony, że tak dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o te mecze, w cudzysłowie, domowe? Tak, pozytywnie jesteśmy tym faktem, że tak powiem, usatysfakcjonowani, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że ile nam jeszcze brakuje. Podchodzimy do tego bardzo spokojnie, bo na wyjazdach przegraliśmy wszystkie mecze i to jest na pewno rzecz, którą chcemy bardzo poprawić. Cieszy nas to, że potrafimy zareagować w meczach, powiedzmy, u siebie i wykorzystać tą grę w Krakowie, na Krakowi, ale więc zdajemy sobie doskonale sprawę, ile jeszcze pracy przed nami, jak dużo tej pracy do wykonania, żeby złapać taki rytm, a przede wszystkim lepiej zafunkcjonować w meczach wyjazdowych. To panie Tomaszu, na koniec, bo byłem na tym spotkaniu z Legią i tam pan powiedział na konferencji, że trzyma pan kciuki za polskie drużyny w Europie, także myślę, że jutro będzie pan kibicował Rakowowi, ale w niedzielę o żadnej przyjaźni nie może być mowy. No i na samym końcu życzę powodzenia i przede wszystkim ciepłe słowa i wsparcie dla Kevina, no bo tak jak powiedziałem na początku, on tutaj jest najważniejszy. Zdecydowanie, przy czym ja kibicuję i Rakowowi, żeby przeszedł. My trzymam mocno kciuki, ale też trzymam mocno kciuki za Legię, żeby wygrała swój mecz pucharowy i żeby przeszła. Bądźmy za sobą w tych momentach, bo to jest szalenie istotne, żeby to środowisko też wiedziało, co jest dla niego dobre. Pewnie, pewnie. To bardzo dziękuję i tak jak mówię, wszystkiego dobrego przede wszystkim dla Kevina. Pozdrawiam. Super, dziękuję, do widzenia. Generalnie myślę, tak jak zresztą poruszyłem to w rozmowie i tak jak trener to powiedział, najważniejszy jest w tej chwili chłopak, który przeżywa, no możemy użyć chyba tego słowa, tragedię, bo jego, powiedziałbym, kariera jest na zakręcie, fantastycznie wystartował w barwach Puszczy w ekstraklasowych warunkach, 6 spotkań, 1-0, natomiast umówmy się, kluczowy piłkarz Beniaminka, teraz Puszcza ma problem, musi sprowadzić sobie nowego bramkarza, natomiast to są sprawy najmniej istotne, nawet ten mecz z Rakowem, a więc z mistrzem Polski wydawałoby się sprawa kosmiczna dla sztabu Puszczy Niepołomice, dla trenera Tomasza Tułacza i dla samych zawodników. Tym samym trener, jak zresztą powiedział w rozmowie ze mną, że teraz specjalnie o tym nie myśli. W tej chwili są rzeczy ważniejsze jak sport, to jest właśnie zdrowie. Historia chłopaka, który ma poważny problem, a Puszcza
sztab, trener i koledzy z boiska chcą w tym chłopakowi jak najlepiej pomóc. To by było na tyle, liczę na zdrowy rozsądek, że wszystko zrozumiecie. Oczywiście na samym końcu zachęcam do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj na dole. Koniecznie też pamiętajcie o kciukach w górze pod materiałem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.